Radio Gdańsk. Słuchaj. Rozmowa kontrolowana. W naszym studiu Małgorzata Zwiercan, posłanka Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani wie, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu, jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego jeszcze? Orientuję się, tak. Ale jest to faktycznie już mocno zawiłe i tak szczerze mówiąc chyba niezbyt już interesuje to osoby z zewnątrz. Interesuje to już tylko część polityków i część mediów. Prokurator generalny nie chodzi do Trybunału, bo uważa, że to, co Trybunał robi, jest nielegalne. Trybunał orzeka, rząd nie publikuje. Nie ma w Polsce chyba Trybunału Konstytucyjnego. Fizycznie mamy Trybunał Konstytucyjny, nie mamy kompromisu, żeby faktycznie, bo zrobił się to ewidentnie spór polityczny. I tutaj tylko politycy mogą ten problem rozwiązać. Obie, powiedzmy, partie, tak, opozycja i partia rządząca, powołują się na zapisy w Konstytucji, tylko powołują się na różne artykuły. I tutaj trzeba w zasadzie jasno powiedzieć, że tylko zmiana Konstytucji może doprowadzić lub na ten moment, no, powinniśmy uchwalić. I wiem, i to jest jakby wasza propozycja, tak? Klubu Kukiz 15, zmiana konstytucji. Tylko jak patrzę na to, co się dzieje, nawet na te rozmowy, które toczyły się między innymi w ubiegłym tygodniu, to ja nie widzę w ogóle pola do porozumienia co do zmiany konstytucji. No, jeżeli obie strony nie będą chciały się porozumieć, a nawet tak w kuluarach gdzieś tak... Ja spotykałam się też z kolegami, powiedzmy, z opozycji i oni bardzo prześmiewczo podchodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli tak zachowują się politycy, no to o czym możemy rozmawiać? Tutaj naprawdę jest to bardzo poważny temat, jest to bardzo trudny temat, ale jest bardzo ważnym też tematem dla Polski. No dobrze, ale może to jest tak po prostu, że doszliśmy do momentu, w którym powinniśmy uznać, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest niepotrzebny. Słyszę często przedstawicieli, chyba szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, posłów, którzy mówią, uchwalił coś Sejm, bo taki jest Sejm jak wola narodu. Myślę sobie, no to idąc tym tropem, to po co nam Trybunał Konstytucyjny? Skoro no, Sejm ma rację. Tutaj też my jako Kukiz 15 rozważamy taką możliwość. Może ten Trybunał nie jest w zasadzie potrzebny. A tak myśli pani, że tak jest? Że wola narodu jest reprezentowana w Sejmie i Sejm jest nieomylny. W związku z tym nikt nie powinien już kontrolować prawa, które wychodzi z Sejmu? Wola narodu. No, ja właśnie jestem z ruchu Pawła Kukiza i tutaj my mówimy o tej patriokracji, tak? I póki w zasadzie nie będzie zmiany konstytucji, póki nie będziemy w inny sposób wybierać partie, które będą rządziły, to po prostu... Na ten moment nie możemy tego zmienić. Ale... Jest większość i faktycznie Prawo i Sprawiedliwość jest partią rządzącą i w sposób demokratyczny zostali wybrani. I tutaj musimy uszanować w zasadzie tą wolę narodu, która na ten moment tak wybrała. No dobrze, ale jak widzi pani ten skład sejmowy, mówi pani o partiach, to widzi pani szansę na jakąkolwiek zmianę w tej kadencji, w kolejnej kadencji? Kiedyś, no teraz patrzy pani trochę z wewnątrz, od wewnątrz na to. Czy jest jakaś szansa pani zdaniem na zmianę? Ja uważam, że jest szansa na zmianę konstytucji. Uważam, że naprawdę przybiera to gdzieś takiego pozytywnego spojrzenia. A skąd ten optymizm? Bo ja go na przykład nie widzę. Nie widzę takich szans na porozumienie co do, nie wiem, jednego zapisu w Konstytucji, a już wielu zapisów i to jeszcze takich, które no właściwie ograniczałyby rolę partii. Kompletnie nie widzę. No, może dlatego, że właśnie jestem tam w środku, to wygląda to troszeczkę tak inaczej, bo jednak telewizja pokazuje
osoby czy wypowiedzi osób, które no, gdzieś są jeszcze medialne. I tutaj mi się wydaje, że to też leży troszeczkę właśnie w takim zewnętrznym oglądzie tego naszego w zasadzie tej roli przywódcy, tak? No tak, ale dla nikogo nie jest tajemnicą, że w takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość dużą rolę odgrywa i decyzje podejmuje albo prawie no, w dużej mierze Jarosław Kaczyński, prawda? To nie jest tajemnica, więc dzisiaj jeśli przewagę w parlamencie ma Prawo i Sprawiedliwość, to jakakolwiek zmiana musi być jakby uzgodniona z Jarosławem Kaczyńskim. Czy na przykład, nie wiem, szef pani klubu, nie wiem, Paweł Kukiz, czy Paweł Kukiz spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim i rozmawiają na temat tego, co właśnie warto zmienić i szukają jakiegoś porozumienia? Wiem, że były spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i nie tylko akurat nasz lider spotyka się, tylko tak mi się wydaje, że spotykają się również inni przedstawiciele. Pani partii czy innych partii? Bo myślę, że Grzegorz Schetyna to się z Jarosławem Kaczyńskim raczej nie spotyka. No, oprócz tego spotkania, które było w zeszłym tygodniu. No to tak jak powiedziałam, no fakty, w końcu wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński też jest wielkim politykiem i widzi, co się dzieje w Polsce i na pewno ważne jest dla niego, są i obywatele i nasza Polska. I co i w związku z tym zaproponuje jakieś rozwiązanie, które będzie możliwe do zaakceptowania przez wszystkich w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, pani zdaniem? To nie tylko Jarosław Kaczyński, to faktycznie musi być wola i tutaj podkreślam to słowo musi, chociaż go bardzo nie lubię, wola wszystkich i partii opozycyjnej, po prostu wszystkich, tak? Osób, które, przedstawicieli klubów, przepraszam, którzy się spotykają. Chciałam zapytać panią, czy pani zdaniem jest możliwy i jaki nowy kompromis aborcyjny w Polsce? Czy jest możliwy? Był wypracowany kompromis i uważam, że ta ustawa była dobrą ustawą, bo przestrzeganie prawa tej ustawy też zależało od sumienia wielu osób, czyli od wyznania, jakiego jesteśmy. Na dzień dzisiejszy myślę, że jeżeli chodzi o aborcję, to się zrobił taki temat mocno zastępczy. Ale również zastępczy za co? Z tego względu, że chociażby Trybunał Konstytucyjny już gdzieś tak pomalutku cichnie. I tak jak powiedziałam wcześniej, społeczeństwo już w zasadzie się w tym wszystkim mocno pogubiło. I tutaj już nie widzimy tych manifestacji kodowskich, już się mniej mówi o tym, że nie mamy demokracji. I teraz no, wypłynął znowu temat kolejny, który... A to dobrze czy źle? Trudno mi powiedzieć. No, myślę, że w tym momencie jest niepotrzebnie rozgrzebywany i gdzieś właśnie mocno pokazywany. No tak, ale to też stało się za sprawą inicjatywy obywatelskiej. Tak, obywatele reprezentujący te ruchy pro-life zgłosili swój komitet, że chcą zbierać podpisy. Do tego dołączył list tak naprawdę biskupów. No, to nie jest inicjatywa w sumie polityczna. No, nie, to nie Prawo i Sprawiedliwość, to nie jakaś inna partia zgłosiła to. No, a teraz trzeba coś z tym fantem zrobić. Pytanie, co zrobi Sejm? I co zrobi partia rządząca, pani zdaniem? Na ten moment no, po prostu czekamy. Myślę, że właśnie z tego względu, że mamy demokrację, ma być to projekt obywatelski, mają prawo zbierać podpisy, no musimy gdzieś poczekać. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o rolę Kościoła, to jak najbardziej może... głosić swój przekaz do ludzi wierzących, odwoływać się do ich sumienia. I to właśnie jest taka, powiedzmy, rola Kościoła. Jak najbardziej w obronie chrześcijaństwa, życia poczętego. I tutaj nie widzę nic akurat złego, że Kościół o takich rzeczach mówi. A Sejm ostatecznie uchwali taką ustawę? Zaostrzającą, o tak, może przepisy dotyczące aborcji, pani zdaniem, czy nie? Na ten moment nawet jeszcze nie mamy przed sobą projektu.
To prawda. Ale słyszę pani polityków, Jarosław Kaczyński się wypowiedział, Beata Szydło się wypowiedziała w tej sprawie. No, jakaś dyskusja się toczy. Jakaś dyskusja się toczy, no bo właśnie jest zadawanych dużo pytań. Mhm. Dlatego się toczy dyskusja. Ja powiem tak. Odwołuję się do gdzieś rządzących, że naprawdę się zastanowią, bo będzie faktycznie gdzieś duży rozdźwięk w Sejmie, myślę, że nawet podczas głosowań, podczas procedowania ustawy, że tutaj będzie duży podział. I no, tak jak powiedziałam, ja osobiście mogę powiedzieć, że też rządzący powinni, to my mamy wpływ na to, jaka będzie ustawa uchwalona i gdzieś powinniśmy to głęboko przemyśleć. Nie żeby przypodobać się jednej czy drugiej osobie, czy jednej czy drugiej stronie, tylko gdzieś według własnego sumienia powinniśmy podjąć decyzję. Przed nami spotkanie młodzieży, Światowe Spotkanie Młodzieży w Polsce. Raporty mówią o jakichś zagrożeniach, o słabym przygotowaniu naszym. Ma pani jakieś obawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i co z tym zrobić? No wszyscy, z tego względu, że ostatnio jest dosyć taki trudny moment, jeżeli mówimy o terroryzmie. Mówimy tutaj, że nie wiadomo, co będzie u nas w Polsce. Gdzieś obawiamy się imigrantów. Wydaje mi się, że te dni młodzieży będą zabezpieczone w sposób prawidłowy. No, mi się trudno odnosić, no ja nie siedzę przy rozmowach, no oczywiście to, co słyszę z mediów, są jakieś obawy, ale te obawy na ten moment są w sposób właściwy zabezpieczane. Powinno być na przykład tak, że nie wiem, że z powodu tego, że się boimy, że jakaś ilość ludzi będzie w jednym miejscu i to stworzy zagrożenie, żeby na przykład, nie wiem, ograniczać liczbę osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu z papieżem, albo, nie wiem, odwoływać Światowe Dni Młodzieży w Polsce? Myślę, że nie. No to jeżeli faktycznie no, byśmy aż tak się obawiali, to byśmy ani nie jeździli pociągami, byśmy nie latali samolotami. Także myślę, że te dni w ogóle są bardzo ważne. To będą dla Polski, dla Polaków, w zasadzie dla całego świata. Dni młodzieży będą bardzo ważne i tutaj według mnie nie należy ich odwoływać, nie należy ich przenosić, chyba żeby faktycznie wyszły jakieś sytuacje, o których na przykład ja na dzień dzisiejszy nie wiem. Ostatnio Jarosław Kaczyński apelował w jednej ze swoich wypowiedzi o taki spokój do czasu, spokój w Polsce, polityczny spokój w Polsce do czasu przyjazdu papieża Franciszka. Niemożliwe, prawda? No, jak widać, niemożliwe, bo mamy teraz temat chociażby aborcji i cały czas, no, trudno mi powiedzieć teraz, czy to faktycznie opozycja już cały czas wyciąga coś, czy po prostu już nie potrafimy gdzieś żyć normalnie. A czemu opozycja? Bo temat aborcji to chyba akurat nie opozycja. Bo to no tak, właśnie. O tym, kto jakby zainicjował kwestię aborcji. No ale tak jedno z drugim się nakłada. To niepotrzebny jest taki rozdźwięk, taki rozłam. Ja uważam, że... A to wina opozycji, że jest rozłam? Częściowo na pewno tak. Częściowo tak. A rządzących też? Rządzących... tak mi trudno powiedzieć, ale faktycznie nie ma tego kompromisu, nie potrafimy razem usiąść, porozmawiać i myślę, że to jest taką naszą ludzką bolączką. A jest jakiś lobby pomorskich parlamentarzystów na rzecz Pomorza? Parlamentarzystów z różnych właśnie partii? Nie wiem, spotykacie się, rozmawiacie, myślicie o tym, że na przykład trzeba tutaj, nie wiem, zadziałać, zainterweniować w jakiejś sprawie. No takiego pozytywnego lobbingu jest, czy nie ma? Nie ma, nie ma. Na ten moment nie ma. A woli, pani zdaniem? Trudno mi powiedzieć. Ja od niedawna jestem dopiero w parlamencie i tak szczerze mówiąc, dla mnie nawet ta odpowiedzialność, którą wzięłam na swoje barki, czasowo jakoś na ten moment nie widzę takiego, żeby dopasować faktycznie działania wszystkich posłów, bo każdy, proszę mi wierzyć, naprawdę ciężko pracuje. Można popatrzeć na aktywność osób, jak często
się spotykają, czy z wyborcami, czy w różnych sprawach. Do mnie też przychodzą osoby i związane z rybołówstwem, i związane z rolnictwem. Także jest mnóstwo tematów, które nie są nam bliskie, które gdzieś staramy się poznać i oczywiście przekazujemy tym już do głębszej analizy naszym, na przykład ja przekazuję do swoich kolegów czy koleżanek, którzy akurat się daną dziedziną zajmują. Rozumiem, na razie nie było czasu na taki wspólny lobbing i spotkania. Tak mi się wydaje, chociaż się spotykamy czasami na różnych spotkaniach takich organizowanych, czy przez samorządy, czy przez miasto. To nie jest to, że się w ogóle nie spotykamy. Widujemy się. No, ja osobiście gdzieś częściej widuję się z posłami z Prawa i Sprawiedliwości. Jakoś jeżeli chodzi o Nowoczesną i Platformę Obywatelską, jakoś tak bardzo rzadko. No to ciekawe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.